A nawet w niektórych okolicznościach na szacunek. Ja wiem, że trudno nas kochać, jesteśmy tak zwana brzydka płeć. Ja co prawda pocieszę się, że nasza brzydota ma pewną przewagę nad pięknem. Nigdy nie przemija. A słuchajcie, to jest ciekawe zagadnienie, zobaczcie. Kobieta jest piękna, tak stworzona przez Pana Boga, kto tego nie widzi, musi regularnie się leczyć. No. Jaką stałą cechę powinien mieć mężczyzna? Pamiętasz, Kasiu, jakie były polemiki na ten temat? Od tej dyskusji. No, do mordobicia dochodziło, nie będziemy ukrywać. No. Znaczy, niektórzy teoretycy ze strony mężczyzn uważają, że mężczyzna zawsze i wszędzie powinien być mądry. No, znaczy się nie zaszkodzi. Tylko obserwując zachowanie się przedstawicieli naszego gatunku, można twierdzić, że ta cecha jest wykorzystywana bardzo nieregularnie. Zrobimy taki eksperyment. Ja opowiem historię o kobietach, a później przeniesiemy jakby tą historię na mężczyzn. Dowiemy się, jaką stałą cechę powinien mieć mężczyzna. Historia prosto. Dwóch chłopów rozmawiają między sobą, więc mówi, słuchaj, mówi, jaką dziewczynę najlepiej wziąć za żonę, piękną czy brzydką? A jego kolega to chyba jakiś wykształcony gość, albo jeszcze gorzej, filozof. Tak zamyślił się, mówi, wiesz co, weź lepiej brzydką. Dlaczego? No bo piękne, mówi, rzuci, mówi. No ale brzydka też może rzucić, ale wtedy, mówi, nie szkoda. Myśmy się naszukali, jaką taką cechę znali, żeby podobną historię o mężczyznach opowiedzieć, pamiętasz? No tak. I jedynie co pasowało to... Bogactwo. No pieniążki, no. Słuchajcie. Dwie koleżanki rozmawiają. No. Marysia, jakiego chłopa najlepiej wziąć? Bogatego czy biednego? A Marysia bardzo życzliwa koleżanka. Weź lepiej biednego. Dlaczego? Bo przecież... Bogaty przecież rzuci, mówię. Ale biedny też może, ale wtedy nie szkoda. Prawda, że pasuje? A więc? Brawo, spokojnie, co? Teraz ten kolego. Idziemy w Norię. Wydaje się, że pan zbyt aktywny jest. Tu jest scena, nie tam, gdzie pan, tylko tu. Zaśpiewam ci, za chwilę. Uzbroj się w cierpliwość i w piwo. No. Spokojnie. Zaśpiewamy, jak możemy. No słuchajcie. No więc, kobieta jest piękna, a mężczyzna powinien być w miarę bogaty. Dlaczego mówisz w miarę? Dlatego mówię w miarę, bo jestem na bieżąco. Przepraszam, ale no, to nie wiedziałeś, przecież teraz ustalone jest, że są grzechy ekologiczne, między innymi jest taki grzech nowy. Nieprzyzwoite bogactwo, słyszałeś? Nie. No w Watykanie masz całą listę, prawda? Nieprzyzwoite bogactwo. I to jest bardzo niebezpieczna sprawa. Słuchajcie, to. Nie masz piwa, czy co? To słuchajcie, albo za dużo było piwa, albo za mało. Za mało, no to podłącz się. Nieprzyzwoite bogactwo, słuchajcie, jest bardzo niebezpieczne. Jeszcze wczoraj człowiek był przyzwoity bogactwem, prawda? Rano wstaje, giełda poszło do góry i już jest grzesznikiem. I przychodzi, że proszę księdza, jestem potwornym grzesznikiem, jestem nieprzyzwoicie bogatym. A ksiądz mówi, pomożemy. No. I dla was, słuchajcie, kochani mężczyźni, zaśpiewamy pieśń. Taki kręgu kulturowy, gdzie bogactwo nie było ostatnim całym życiu. Nie było, tak? No zaczynę, dawaj pieśń. Bei mir bist du schön, bei mir kommst du her, bei mir bist du eine lauter Welt. Bei mir bist du gehst, bei mir kommst du jetzt, bei mir bist du teuer erfinger. Es scheine mir, dass wir uns schon geworden sind, wir uns
piecaj, ale o cigaretkę popyś do rady. Bei mir bist du schön, bei mir hot wenn, bei mir bist du eine andere Welt. Thank you.